Szanowni, dzień dobry. Dzisiaj będzie nas interesowało pytanie o cyfrę jedności potęg liczb naturalnych, większych od zera. No i pierwsza obserwacja jest taka, że niezależnie od tego, do jakiej potęgi, niezależnie od tego, jaką liczbę podnosimy do potęgi, to o cyfrze jedności wyniku decyduje cyfra stojąca na pozycji jedności tej liczby. Dlatego, że za każdym razem, żeby uzyskać cyfrę jedności, mnożymy cyfry jedności czynników. No i to znaczy, że jeśli mamy jakąś bardzo długą liczbę, która kończy się na przykład, nie wiem, na 7, na 8, na 3, na 4, to znaczy na jej pozycji jedności stoi na przykład trójka, no to podniesiona do pewnej potęgi dowolnej ma cyfrę jedności taką samą jak trójka podniesiona do tej potęgi. Możemy więc spokojnie rozważyć kolejne potęgi liczb naturalnych od 1 do 9. Dlaczego nie uwzględniamy tam zera? No bo jeżeli liczba na pozycji jedności kończy się, ma zero, no to na pozycji jedności wszystkich potęg tej liczby też będą stały zera. Z drugiej strony zero nie może nam wskoczyć do tego potęgowania, dlatego że no, zero można uzyskać jako iloczyn 2 razy 5, 4 razy 5 albo 8 razy 5. Te wszystkie liczby kończą się na 0, mają na pozycji jedności 0. Oczywiście 0 to jest też 0 razy każda liczba, ale powiedzieliśmy, że 0 tu być nie może, od początku 0 tu być nie może, dlatego że 0 do dowolnej potęgi, liczba, która kończy się na 0, podniesiona do dowolnej potęgi w cyfrach jedności będzie miała 0, w związku z tym to jest jakby nieciekawy przypadek. No ale pamiętajcie, że potęgi liczb nieparzystych są nieparzyste, a potęgi liczb parzystych są parzyste. W związku z tym, no na przykład takiego iloczynu tu być nie może, dlatego że jak liczba jest parzysta, to jej potęga nie może się kończyć na piątkę, bo jeżeli potęga się kończy na piątkę, to jest liczbą nieparzystą, a na odwrót, jeżeli podnosimy piątkę do jakiejś potęgi, to jej potęga nie może kończyć się na dwójkę, bo byłaby parzysta, a wszystkie potęgi piątki są nieparzyste. W związku z tym żaden z tych przykładów nie może zajść w tej konkretnej sytuacji, nie może nas interesować. No i dlatego jak sobie ustawiamy taką tabliczkę mnożenia liczb nieparzystych od 1 do 9 i parzystych, to wystarczy rozpatrywać je oddzielnie. No i tak ta tabliczka mnożenia wygląda. No i teraz mając takie przygotowanie, właśnie, to jeszcze jedna własność jest taka, że w takim razie mamy do wyboru generalnie 9 cyfr od 1 do 9. A nawet można powiedzieć, że mniej, dlatego że jeżeli rozpatrujemy oddzielnie liczby parzyste i nieparzyste, no to tych cyfr, które dają liczby nieparzyste, cyfr na pozycji jedności jest 1, 2, 3, 4, 5, a cyfr, które dają liczby parzyste są 1, 2, 3, 4. W związku z tym, no jeżeli mamy potęgę liczby nieparzystej, no to najwyżej za szóstym razem któraś z cyfr musi się powtórzyć, dlatego że już nie mamy kolejnej cyfry do wyboru. Tak? A w przypadku liczb parzystych co najmniej za piątym razem któraś z cyfr musi się powtórzyć. A jeżeli cyfra się powtórzy, to cały ten cykl z cyframi na ostatnim miejscu, na pozycji jedności zaczyna się od początku, dlatego że o kolejnej cyfrze na pozycji jedności decyduje pomnożenie tej liczby, którą potęgujemy, cyfry jedności tej liczby, którą potęgujemy, przez cyfrę jedności wyniku potęgi o jeden mniejszej, tak? W związku z tym
powtarza się to w kółko. No i to będziemy mieli okazję jakby zobaczyć, ale na razie proste zadanie. Cyfra jedności 5 do 5 albo 5 do 173. No i jak popatrzeć na tą tabliczkę, to jest tutaj bardzo prosta sprawa, bo wszystkie potęgi piątki mają cyfrę jedności równą 5. 5 razy 5 to jest 25 i potem znowu razy 5 to znowu będzie na końcu piątka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego odpowiedź na nasze pytanie jest taka, że cyfra jedności w jednym i w drugim przypadku równa się 5 i podobnie jest z szóstką, dlatego że 6 razy 6 to jest 36 i kolejna szóstka to też będzie 6 i kolejna szóstka to też będzie 6 na pozycji jedności, w związku z tym ten cyfra jedności liczby 6 do 134 potęgi, pomimo że to jest bardzo duża liczba i bardzo trudno ją policzyć dokładnie, no to musi być szóstka. No dobrze, to przechodzimy do następnego zadania. Cyfra jedności 4 do 57 potęgi. No i to jest już nieco bardziej skomplikowane, bo jak spojrzymy na naszą tabelę, to tak, 4 razy 4 to jest 16, czyli kropka oznacza, że coś przed i szóstka na pozycji jedności. I 4 razy 6 to jest 24, ta kropka oznacza, że coś i czwórka na pozycji jedności. No i zaczynamy znowu, tak, bo kolejne podejście to jest 4 razy 4, czyli 16 i 24 i tak w kółko, tak? To znaczy, że możemy spokojnie powiedzieć, że taką potęgę 4 do 57 można przedstawić jako 28 par iloczynów 4 razy 4, które dadzą 16 i pomnożonych przez siebie na końcu jeszcze raz przez 4. Więc końcówka, cyfra jedności będzie równa 4. Bo 4 razy 6 to jest 24, no i wynika z tego bardzo prosta reguła, że cyfra jedności podniesionej do parzystej, czwórki podniesionej do parzystej potęgi to jest 6, a podniesionej do potęgi nieparzystej to jest 4. I one tak na przemian 4, 6, 4, 6, 6, 4, 6, 4, 6, 4, tak? Albo można powiedzieć 4, 6, jeżeli do pierwszej potęgi uwzględniamy to. No dobrze. To teraz trudniejsze nieco zadanie. Cyfra jedności liczby 7 do 153 potęgi. No i jak sobie zobaczyć, jak to jest liczba nieparzysta, więc najpóźniej po 5 potęgach, po 5 kolejnych potęgach, szósta musi się powtórzyć. No a jak to wygląda? No, 7 do zerowej potęgi jest 1, do pierwszej jest 7, do drugiej jest 7 razy 7, 49, czyli kropka oznaczająca, że coś przed i dziewiątka na miejscu jedności. Dalej, jeżeli pomnożymy tą dziewiątkę przez 3, to dostaniemy 63, więc wynik wygląda tak, że to jest coś przed i trójka na miejscu jedności. No i zaczynamy od początku, w tym sensie, że jak teraz pomnożymy przez 7, to 3 razy 7 to jest 21, więc coś i jedynka na miejscu jedności i ten cykl znowu się powtarza. Więc widać, że o tym, co stoi na pozycji jedności liczby 7 podniesionej do jakiejś dużej potęgi, decyduje reszta z dzielenia wykładnika tej potęgi przez 4. Tak? No bo jeżeli reszta wynosi 0, tak jak 4 albo 8, to ostatnia cyfra jest 1. Jeśli reszta wynosi 1, to 7. Jeśli reszta wynosi 2, to 9. Jeśli reszta wynosi 3, to 3. No i kolejne jakby reszty z dzielenia przez 4 już nie ma. Kolejna reszta może być tylko 0. Tak? Więc zaczynamy ten taniec od początku. No, zobaczmy, jak to jest z tym wykładnikiem. 153
100 dzieli się przez 4, 25, 40, 52 dzieli się przez 4, to będzie 13, czyli reszta wynosi 1. Jeżeli reszta wynosi 1, to znaczy, że na pozycji jedności takiej bardzo dużej liczby musi stać siódemka. Prawda, że ciekawe?